pokażę Wam, jak zrobić pompony. Do zrobienia pomponów potrzebujemy kawałka białej bibuły oraz czerwonej bibuły, dwóch patyczków, mogą być po lodach, oraz taśmy izolacyjnej, najlepiej czerwonej, i nożyczek. Zaczynamy od białego pomponu. Składamy najpierw na pół, a następnie wycinamy paski. Na górze zostawiamy pasek o szerokości 8 cm, żeby całość się nie przerwała. Ja nacięłam dwa paski bibuły. Teraz je nałożę jedną na drugą. Wezmę patyczek i zacznę zwijać. Musimy zwijać bardzo ciasno. Kiedy bibuła się zwija, możemy wrócić i ponownie nawijać. Teraz przykleję to taśmą i będę całość owijać, żeby to ładnie wyglądało. Żeby tak jakby zrobić czerwoną rączkę. Teraz utnę kawałek. I przykleję. A teraz ponownie owijam. Ucinam. Gotowe. Teraz troszkę rozwinę paski, żeby pompon miał większą objętość. I gotowe. To samo zrobimy z czerwoną bibułą. Dwa pompony prezentują się teraz.